Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy czyścić spryskiwacze w naszym Passacie. Wybrałem sobie taką płukaneczkę. Nie jest to reklama, po prostu taką se wybrałem. Więc bezpośrednio się podłączymy do pompy tandemowej i zobaczymy, czy w ogóle bez pompy ze zbiornika da się w ogóle normalnie zrobić płukanie, czy będzie potrzebne dodatkowa pompa, żeby wytwarzać ciśnienie. Także lecimy do samochodu, zobaczymy, jak tam podłączyć. Cóż, jesteśmy, auto mamy rozgrzane w miarę. Patrzymy naszą grupę 13, co nas interesuje. Tak się prezentują nasze korekty przed naszym czyszczeniem. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało to po. Odłączyłem już doprowadzenie i powrót. Połączyłem te dwa przewody, żeby nam pompa nigdzie nie lała paliwko, tylko będzie zapętlone i tyle. Tutaj mamy nasze doprowadzenie i tutaj mamy nasz powrót. I po prostu chyba tutaj wstawię puszkę po prostu i tyle. Próbujemy. Dobra, ten to musi nam sięgnąć do samego dna. Trzeba się upewnić, że tak będzie. Ok. Z powrót. Nie musi sięgać. Ciekawe, czy wejdą dwa przewody. Weszły. Muszę to ustawić jakoś tak, żeby nam się nie wywaliło i nie lało nigdzie. Magnet chyba nam posłuży tutaj takim trzymakiem trochę. Dobra, mamy to podłączone, wsadzone. No i teraz spróbujemy to odpalić. Po chwili przemyślenia koncepcja mi się trochę zmieniła. Postanowiłem przelać to w pojemnik przezroczysty, żeby widzieć, kiedy się kończy, żeby to się nie zapowietrzyło. Zostawione, idziemy odpalać auto. Tam coś mi się wydaje, że będzie klapa. Nie ma nic bardziej głupiego, stawienie czegoś niezamocowanego na wibrujący silnik z przewodami luźnymi. Dobra, próbujemy. W czasie mi się koncepcja jeszcze raz zmieniła, więc podwiesiłem jednak tą metalową puszką, wyciąłem, bo stwierdziłem, że jednak plastikowy pojemnik stojący na silniku, który się rozgrzewa, może nie jest dobry pomysł.
na razie mamy pół puszki ze sobą. Producent płukanki zaleca, żeby się wypracował w różnym zakresie obrotu, więc idę jeszcze to trochę przycisnę, tak do 2500, żebym popracował później na 1500. No i pewnie będę kończył powoli, żeby nie zapowietrzyć, resztę pewnie zleję do baku i tyle. Skończyliśmy płukanie, zostało tam troszkę nam jeszcze na dnie, resztę wlejemy do baku, żeby już do końca to wyrobić. No i teraz podłączam z powrotem, podłączam przewody i będziemy odpalać, zobaczymy, czy na kompie coś się nam zmieniło. Mam poskładane, odpaliłem, auto odpaliło ładnie, bez problemów, działa równo, bez problemów. Patrzymy, czy nasze płukaneczkę nam coś pomogło, a coś nam powiem. Trzynasta. Cyk. No i tak to wygląda. Na moje oko jest poprawa i nie jestem pewien, czy na wszystkich, ale na czwartym, na którym było 1.8 chyba, jeśli dobrze pamiętam, jest teraz 1 z groszami. Dobra, czyli coś tam zadziałało. Dobra, tak to wygląda. Trzeba to podsumować. Czyszczenie tryskiwaczy mamy zakończone. Sami widzieliście, że coś tam pomogło, jakaś zmiana jest. Nie wiadomo, jak długo się efekt utrzyma, więc po jakimś czasie, gdzieś może w kolejnym filmiku, napomnę, jeśli coś się zmieni na lepsze bądź na gorsze. Co do samej płukanki, no byłem sceptyczny co do jej działania, ale pomogło. Nie jest to na pewno rozwiązanie problemu na takie, na które się spodziewałem albo nie spodziewałem. W wszelkim bądź razie producent tam informuje, jak pewnie każdy płukance, że przy bardzo brudnych trzeba proces powtórzyć, albo jak w tym przypadku po czyszczeniu bezpośrednim taką jeszcze jedną puszkę trzeba wlać do baku bądź do filtra, jeśli jest taka możliwość, jeśli macie wkład, co powinno jakby pogłębić efekt, polepszyć wyniki. Więc tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam Was za dokumentowania, czy w Waszym przypadku takie płukanki pomogły rozwiązać problemy z korekcjami wtryskiwaczy. No i zapraszam do następnych filmików. Trzymajcie się, do następnego. Hej!